wczytywanie plików TXT. Zajmiemy się teraz wzbogaceniem naszego programu o możliwości wczytywania plików z rozszerzeniem TXT. Przejdź do właściwości obiektu o nazwie OpenFileDialog1. Właściwość FileName zostawmy pustą. We właściwości Filter wpisz następującą komendę. Jako domyślne rozszerzenie wpisz RTF. Przejdź do edycji funkcji skojarzonej ze zdarzeniem kliknięcia w opcję Otwórz poprzez dwukrotne kliknięcie w tą opcję. Zmienimy naszą funkcję w taki sposób, aby w zależności od pozycji wybranej z listy typu plików, którą możemy odczytać z właściwości Filter Index, wywoływał metodę zapisu SaveFile z różnymi parametrami. Posłużymy się instrukcją warunkową if. Jeżeli z listy typów plików wybrano opcję pierwszą, czyli typ RTF, metoda SaveFile zostanie wywołana ze standardowymi parametrami. W przeciwnym wypadku wywołamy ją z dodatkowymi parametrami o wartości znajdującej się w stałej Plain Text, znajdującej się w przestrzeni nazw Rich Text Box Stream Type. Uruchom program. Wczytaj jakiś przykładowy plik tekstowy niesformatowany z rozszerzeniem TXT.